Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Autonomii. Dzisiejszy odcinek będzie o Peugeotie 406, w którym jest problem z usterką immobilizera. Przynajmniej taki komunikat się zapala na wyświetlaczu. Dodatkowo się tutaj różne inne dziwne rzeczy dzieją, dlatego pokażę Wam, zapraszam do odcinka. Oto to piękne auto, więc mam kluczyk, uruchamiam zapłon, wycieraczki się same uruchamiają, światła nie działają, wycieraczki i tutaj też nic nie działa. Na wyświetlaczu dodatkowo pojawia się komunikat engine immobilizer fault, po włączeniu kręci, nie odpala. Więc dodatkowo mamy kontrolkę, która tutaj się pojawia od immobilizera, więc podpijałem sobie już tester, sprawdzałem, z czym się mogę połączyć, ponieważ nie mam testera do tego konkretnego modelu dedykowanego, więc tutaj z Launcha korzystam. Jak widzicie, tester na niewiele mi tutaj pozwala, żeby się połączyć, więc jedyną rzeczą, z którą miałem możliwość się połączyć, to jest sterownik silnika, który jest powiązany z immobilizerem, więc w pierwszej kolejności się ze sterownikiem połączyłem, żeby zobaczyć, czy mam jakieś informacje odnośnie immobilizera, ponieważ nie ukrywam, że w tym samochodzie tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak jest zbudowany system, więc raczej robię to na zasadzie partyzantki. Nie chcę zakończyć. Więc tak, jeżeli chodzi o kody usterek, tu mamy jakieś błędy związane z podgrzewaniem od świec żarowych, wałek rozrządu i wał, sygnał z hamulca. Z tego co wiem, to tu Mirkowi kiedyś nie tak dawno rozrząd przeskoczył, bo mu wymieniali i się urwało, czy tam napinacz się odkręcił, więc te błędy prawdopodobnie są z tym związane, więc wchodzimy sobie w wartości, które tutaj znalazłem. Mamy od immobilizera i mamy, że sterownik silnika jest zamknięty, jest zsynchronizowany i że czeka na informację z BSI o kodzie związanym z immobilizerem. Więc sprawdziłem sobie w pierwszej kolejności, jak wyglądają zasilania do modułu pod kierownicą. Dodatkowo nie mogę się połączyć z tym modułem, więc jeżeli chodzi o ten tester, to tutaj nie mam połączenia. Próbowałem KTS-em i KTS-em też się nie mogłem połączyć, więc przejdziemy sobie do modułu pod kierownicę. Dodatkowo jeszcze tutaj pod kierownicą znalazłem dodatkowy moduł od alarmu, który był jakiś prawdopodobnie już niefunkcjonujący, ale był podłączony i przejście, które ktoś tutaj chciał odciąć, było dość niedużym przekrojem przewodu połączone, więc zaraz Wam to pokażę, więc ten element chcę również usunąć, bo jest to w tym momencie bezużyteczny moduł, który często powoduje w przypadku starszych samochodów problemy również z rozruchem, gdy na przykład zacznie działać z jakiegoś powodu i odetnie ten obwód, który zabezpiecza. Tu mamy moduł pod kierownicą, do którego jest podłączona pętla od immobilizera i do modułu mamy podpięte dwie wtyczki od poduszek plus wtyczka zasilająca komunikacyjna. Pod deską, tak jak Wam mówiłem, znalazłem tutaj, jak sprawdzałem, przejście na kanie moduł od dodatkowego alarmu, który jest nieaktywny. Tu już go odizolowałem od wiązki, natomiast jest jeszcze podpięty tam na dwa kable. I zasilania, które dochodzą tutaj do modułu oraz kan sobie zmierzymy, tak jak to robiłem wcześniej, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Więc uruchamiamy sobie pomiar na kanał pierwszy. Zrobimy sobie jednym kanałem na razie. Mamy do 20 V, więc sprawdzamy sobie zasilania i masę. To była masa. Tutaj mamy masę na zielonym. Tutaj z tego co wychodzi mamy zasilanie, czyli 12 V. Na czerwonym mamy
komunikację. I na zielonym dalej mamy również komunikację. Tutaj mamy high, wcześniej był low. I zostaje nam jeszcze jeden żółty przewód, na którym mamy 3,7 V. I wypinam wtyczkę. Dobra, wpinam igłę i w tym momencie na tym zielonym mamy 12 V. I teraz pierwsze podstawowe pytanie, czy to jest zasilanie, czy to jest sygnał. Więc wejdziemy sobie najpierw na obciążenie tego przewodu, czyli podamy mu żarówkę niedużej mocy. I jak podam żarówkę, to żarówka mi nie świeci, a sygnał mi spada do zera. Ja przykładam, mamy spadek. Puszczam, mamy podniesienie napięcia. I teraz tak, można sobie zobaczyć na schemacie, więc zobaczymy sobie na schemacie, jak to wygląda. Poza tym, jeżeli chodzi o połączenie z BSI, tutaj lunchem też się nie byłem w stanie połączyć, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten z tym modułem i z tym modułem jest połączenie, bo po prostu nie jestem w stanie się połączyć. Natomiast to, co jest istotne, to tak, szyby działają, czyli między szybami, przełącznikami mamy jakieś połączenie, więc to jakby problem był między tym modułem, a tym modułem. I sprawdzałem sobie jeszcze kany tutaj, które dochodzą na wszystkich przewodach, które są kany czy tam wany, bo już nie pamiętam, jak tu jest w tym aucie. Mamy komunikację, nie ma komunikacji zakłóconej, więc połączenia na sieci danych są właściwe. I zasilania tutaj na tych bezpiecznikach, które wychodzą, również są prawidłowe. No i teraz zobaczmy sobie, jak wygląda schemat tego modułu. Ponieważ schemat nie mam jakiś pewny, to dlatego pokażę Wam to, co znalazłem. Na schemacie widać teraz wszystkie elementy połączone ze sobą od układu wycieraczek, ponieważ tylko tutaj znalazłem ten moduł i jest on w tym miejscu. Do tego modułu nam dochodzą następujące połączenia. Więc sobie zobaczmy, jak to wygląda. Z jednej strony mamy połączenie z zaciskiem 31, czyli tutaj mamy doprowadzoną masę. Z drugiej strony mamy połączenia komunikacji, czyli sieć danych. I dalej mamy bezpiecznik, który jest po zacisku 30, czyli to mamy to wyjście. Na tym bezpieczniku on biegnie tak jakby tutaj przez dwa moduły i leci z powrotem do klemmy akumulatora. Po drodze mamy tu jeszcze jeden bezpiecznik w tym miejscu i tutaj wewnątrz w tym miejscu. Zobaczymy sobie, który to jest moduł. To jest skrzynka bezpiecznikowa wnętrze. Tu mamy jednostka elektryczna, skrzynka bezpiecznikowa, komora silnika, czyli BSM. A tu będziemy mieli BSI, tak, jeżeli dobrze to wszystko nazywam. Więc to jest jedna gałąź. I kolejna rzecz, to mamy połączenie jeszcze jednego przewodu, który jest tutaj i on biegnie w tym kierunku. Tu mamy połączenia jakieś na przewodach, rozgałęzienia i z jednej strony wchodzi nam do tego modułu, z drugiej strony biegnie nam do modułu, tu jest ten moduł BSI i jest tutaj wewnątrz bezpiecznik oraz jakiś przekaźnik wewnętrzny w tym module, czyli ten bezpiecznik 15 A zasila nam ten element pod kierownicą, czyli to wychodzi na to, że jest jakiś, jeżeli jest przekaźnik, no to sugerowałbym się, że to jest przekaźnik właśnie po zapłonie. I na tym przewodzie mamy spadek napięcia. Więc w tym wypadku, jeżeli to jest zasilanie, to mogę podać tutaj bezpośrednio zasilanie na ten pin, który dochodzi w to miejsce
i zobaczyć, czy nam wszystko zacznie działać. Ponieważ tutaj kolory mi się nie pokrywają tych wszystkich elementów, więc biorę ten schemat raczej jako podglądowy. I teraz tak, wykorzystam sobie któryś z tych bezpieczników, które tu mam, czyli sobie złapę do tej piętnastki i mogę to zrobić na dwa sposoby. Mogę puścić przez wewnętrzny amperomierz w oscyloskopie i od razu sprawdzić, jakie jest natężenie wtedy na tym przewodzie, w razie czego. Co prawda tu jest duży bezpiecznik, ale będziemy widzieli. Czasami po prostu to robię na bezpieczniku z amperomierza, który mam w Sanwie. Tam jest bardzo małe natężenie, chyba tam do pół ampera, więc wtedy jest po prostu bezpieczniej. Tutaj sobie teraz wybieram wewnętrzny amperomierz. Ustawimy sobie do 200 mA i podam teraz na ten przewód plusa, czyli mamy go tutaj wpiętą mamy igłę i podaję mu zasilanie. Na razie nic tu nie widzę, żeby mi jakoś mega wzrosło. Tutaj nam się na razie nic nie dzieje. Sprawdzimy, czy żarówka nam się teraz zapali. Tak, żarówka nam się pali. Włączymy zapłon. Mamy minus 36 mA, czyli jest to zasilanie, które biegnie nam do tego elementu. Mamy błąd ABS-u. Z tego co wiem, tutaj właściciel mi mówił, że jeszcze z pompą ABS-u był jakiś problem. Tutaj już ktoś mu wymieniał pompę, ale nie przyniosło to skutku. Także brakowało nam tego plusa, więc jak podałem plus, jak widzicie, samochód normalnie odpala. Teraz pytanie, gdzie ten plus nam po prostu zanika. Więc to będzie dalsza część diagnozy. Teraz po prostu będziemy szukali, gdzie jest spadek napięcia na tym przewodzie zasilającym. Więc podając zasilanie tutaj w to miejsce, 12 V, mamy wszystko sprawne, więc szukamy, gdzie tutaj jest przerwa na tych przewodach i czy wychodzi to zasilanie bezpośrednio z tego modułu BSM, więc interesuje nas ta wtyczka zielona, pin 8 i wtyczka ma 16 wyjść, więc na tej wtyczce najpierw zacznę sprawdzanie, czy tutaj po prostu z tego elementu nam zasilanie wychodzi o prawidłowym napięciu i dopiero będę szukał dalej. A zatem byłaby to ta wtyczka, ona jest 16-pinowa. Na 8 pinie co my tu mamy? A, tu mamy 16, tu mamy 8. Tu jest z kolei szary przewód. Nie wiem, czy ktoś go nacinał, czy był po prostu przygnieciony czymś. No ale nie, zobaczmy po prostu, jakie tutaj jest zasilanie, gdy włączę zapłon na nim. Mamy 12 V. A teraz pytanie, czy jak wyjmę, to będziemy mieli dalej 12 V. Dalej mamy 12 V. Oczywiście pytanie, czy to jest ten przewód, ponieważ tutaj nam wchodzi żółty, a tu mamy szary. Zobaczymy sobie przejście, czy rzeczywiście to są te same przewody. Natomiast z tego, co widzę, to raczej to nie jest, albo przynajmniej nie jest, nie rozłącza ten przekaźnik, bo teraz mam 3,76. Zobaczymy, czy jak wypnę tą wtyczkę, to to napięcie mi zniknie, no bo tam było narysowane na schemacie, że jest po przekaźniku, więc teoretycznie w tym momencie ten przekaźnik powinien już być nieaktywny i powinno mi to napięcie spaść. A jak wypiąłem tą wtyczkę, zobaczcie, co się stało. 5,39 jest wyższe niż było. Wypniemy tą wtyczkę jeszcze. Dalej to samo. 5,36, 8. Wepnę ją. Spada nam do 3,76. A więc tak, wypinałem po kolei wtyczki tutaj wszystkie. Żadna nie spowodowała mi spadku napięcia na tym przewodzie. Dopiero jak wypiąłem wtyczkę tutaj tą od tego modułu z bezpiecznikami, tutaj tego głównego plusa, to dopiero wtedy zasilanie mi zaczyna spadać. Więc zobaczcie, jak to wygląda.
wypinam tą wtyczkę i zasilanie nam leci w dół, tak? Czyli w tym momencie problem jest gdzieś między tymi elementami, a to znaczy może inaczej, no stąd wychodzi nam zasilanie na ten moduł i nie idzie on bezpośrednio tak jakby przez ten. Jak ją wpiąłem, to z powrotem mi się pojawia. Więc szukam połączenia teraz między tym modułem, a tą skrzynką bezpieczników. A więc tak, tutaj przepatrzyłem, nie widzę centralnego połączenia, więc niewykluczone, że przez któryś bezpiecznik to idzie gdzieś dalej, dlatego tracę zasilanie. Tutaj jeszcze próbowałem dźwiękowo go zlokalizować, ale ani przy tym module niczego nie widzę. Tylko tam mam głośno i tam widzę, że gdzieś jak idzie mi wiązka, to jest ten przewód, ale nie widzę, żeby mi tu gdzieś wchodził. Chyba, że gdzieś idzie dalej pod tapicerkami, więc najwyżej spróbuję się tutaj ten plastik ściągnąć. Może gdzieś tam jest jakieś połączenie, wtyczka, ewentualnie coś podobnego, gdzie coś więcej znajdę. Przy przednim BSM-ie też patrzyłem, ale też nic nie widzę. Jak jest duża rezystancja na przewodzie, to też mogę mieć przerwę i po prostu tym przyrządem mogę go nie zlokalizować. Dlatego wejdziemy do tego miejsca, gdzie mam sygnał i spróbuję dalej przepatrzeć, co tutaj widać najpierw wzrokowo. Wychodzi, że ten przewód będzie nam biegł gdzieś tutaj. Troszeczkę wilgoci tutaj gdzieś na dole widzę, że się pojawia. I sprawdźmy, jak wygląda to połączenie, ale już widzę, że będzie zielono. Tak. Tak jest. Mamy. Gdzie jest żółty przewód? Czy jest tu żółty przewód? Jest tu żółty przewód. Jeszcze nie wiem, który, ale jest. Więc mamy skorodowane styki na tej wtyczce. Więc podejrzewam, że to jest właśnie temat, który się w tych samochodach dzieje. Przy próbie demontażu jednego z pinów, właśnie tego, który zasilał ten moduł pod kierownicą, on się urwał, więc tutaj jakby czyszczenie tych pinów próbowałem wykonać, ale niestety niektóre były tak skorodowane, że nic to nie dało, a dodatkowo się urwał jeden przy wyciąganiu, więc już był na tyle mocno rozwalony. Tutaj dźwięk musiałem dograć, bo mi się mikrofon wyłączył, dlatego wam mówię już teraz przy montażu. I jeśli chodzi o połączenie tych elementów, tutaj większość tych pinów się udało umyć kontaktem. Natomiast to wam powiem w kolejnym materiale z diagnozy ABS-u na temat tego, jak z mojego punktu widzenia powinno przebiegać czyszczenie pinów i kiedy je wykonywać, a kiedy jest to bez sensu. Dlatego tutaj połączenie musiałem zrobić na bypassie, ponieważ nie miałem ze sobą pinów takich, które są akurat w tych złączach francuskich samochodów, więc tutaj już widzicie połączenie bezpośrednim przewodem, ale w kolejnej części zobaczycie już wymianę tych pinów i no, pokażę wam dodatkową tą diagnozę tej pompy ABS-u. Tutaj już połączenie elektryczne jest prawidłowe, więc mamy wszystko ok, samochód odpala, więc ta usterka została już, można powiedzieć, zdiagnozowana i naprawiona, ale te piny jeszcze będę wymieniał, więc to wam pokażę w kolejnym materiale, więc zapraszam do części drugiej.